Cześć wszystkim, do nas w kolejnym filmiku na moim kanale, jestem Malwina i dzisiaj jedziemy po szczeniaczkę do domu tymczasowego. Nie wiem, czy wszyscy orientują się, co to jest dom tymczasowy, no ale jak cała nazwa mówi, dopóki albo się nie znajdzie jakiś nowy dom tymczasowy, jak ktoś na przykład już po prostu, na przykład już nie ma czasu, żeby się zajmować takim szczeniaczkiem, albo dopóki nie znajdzie się najlepiej dom stały, no to wtedy macie takiego szczeniaczka i się nim zajmujecie przez jakiś okres czasu i staracie się właśnie mu znaleźć dom. I ostatnio ja ogólnie już byłam domem tymczasowym z moją rodziną i wtedy wzięliśmy dwa szczeniaczki miesięczne. Tym razem jest to 3-miesięczna Sunia i no serio, to po prostu tak się nie mogę doczekać, że to jest hit i ona jest taka słodziutka, że no naprawdę. I ma kilka chętnych chyba na dom stały, z tego co mi wiadomo, więc też pewnie nie zostanie u nas jakoś super długo, ale chcieliśmy pomóc, więc może jeszcze później weźmiemy jakieś inne pieski. Ja ogólnie za 5 dni wyjeżdżam na obóz, więc i przez to, że ona też nie zostanie z nami za długo, to ja przez te 5 dni będę się starała nią zajmować jak tylko potrafię. Jak wrócę i jeszcze ona będzie, to też, ale raczej zakładam, że jak wrócę, to już jej nie będzie. No bo ostatnio no to mieliśmy miesiąc te szczeniaczki, a to jest naprawdę długo jak na dom tymczasowy, więc i obóz znaleźliśmy dom. Także my byliśmy ogólnie najlepszą rodziną, bo byliśmy już trzecią rodziną i no tylko my znaleźliśmy, więc... Więc to dobrze w sumie, no bo, ale no nie ukrywam, że jednak przez ten miesiąc coś trochę się przywiązałam, szczególnie do takiego jednego, bo bardzo, bardzo mi się podobał. Ogólnie no taką miał sympatyczną buźkę, że no naprawdę. I był to Mustang i Scooby, chociaż mój brat pomyślił im przezwiskę Sliszkot i Pablo, ja nie wiem w ogóle. No. Także dzisiaj koło 14 ta pani przywiezie tą Sunię do mojej mamy do pracy, dlatego że mieszkam takie pod Łodzią, a praca mojej mamy jest w Łodzi i ta pani powiedziała, że to jest jakoś za daleko i że nie może tutaj tego dowieźć, nie wiem o co chodzi. No, także w każdym razie my pojedziemy tam do pracy mojej mamy i odbierzemy ją. I no serio, jestem po prostu, tak się cieszę, że no to, choć to jest tylko na krótko, no ale ja się cieszę i też ja bardzo lubię pomagać zwierzakom, więc fajnie. Ogólnie to dostałam info od mojej mamity, że szczeniaczek już przyjechał, więc możemy już jechać. I pewnie mój pies będzie na mnie strasznie obrażony, więc przed chwilą go wygłaskałam, bo ostatnio nie dało się dotykać przez jakiś tydzień. My ogólnie już idziemy, ale on jeszcze nie wie, co go czeka. Biedne dzieci, jeszcze nie wie, że będzie mieć koleżankę. Ale wiecie co, ona jest mocna i też to jest dziewczynka. Ostatnio byli chłopaki, chłopcy, więc zobaczymy jak będzie. Ale ty tutaj zostajesz, no ty zostajesz. Boże. Jaka słodzinka. Kochasz wszystkich bardzo, prawda? Proszę pani, co pani robi? Ogólnie to zauważyłam. Ona ogólnie bardzo ciągle mnie tutaj liże. I zauważyłam, ona jest bardzo skoczna i tutaj bardzo się interesuje właśnie. A my teraz jesteśmy na stacji benzynowej, bo mi tata musi zatankować. Więc nie chcę, żeby mi uciekła przez okno, co jest możliwe. No proszę was, taki słodziak. Ona ogólnie jest bardzo, bardzo skoczna i ciągle chce do mojego telefonu. I Karol robił tak samo, że też gryzł swoją tą. I to on tak robił naprawdę długo, ale w ogóle ma bardzo ładne, ma bardzo tutaj ładną tą opruszkę z tym, taki zestaw. Idzie. O nie! Ucieka! Ogólnie to ja powiedziałam mojemu tacie, żeby na razie nie wypuszczał naszego psa. No ale tradycyjnie przez przypadek tak wyszło. No bo oczywiście muszę uciec, bo zawsze tak bardzo chcę na dwór nasz pies, bo on po prostu kocha jak serce i tak. A ona sobie tutaj w międzyczasie poznaje teren. I zawsze jak patrzę na nagrywanie, to gdzieś to się rozumie. Tutaj zaraz będę musiała oglądać łapkę, bo tak skacze, że tutaj ciągle jest coś. A tutaj Bobek. Ogólnie on teraz przyszedł i stoi tam. Ona jest tutaj i ona bardzo chce się z nim tutaj zakolegować, ale mam wrażenie, że on się trochę boi. W sensie na pewno się boi, bo jest to no jednak ktoś nowy. Ja na razie mam na sumie, bo tutaj też jesteśmy dosyć blisko wyjść.
tu dosyć wieje i dostałam informację, że ten mały koczkodan ma na imię Kaja. Ojej, no i jak ktoś cię nie chciał, bo ogólnie my ją wzięliśmy z fundacji Viva. Ostatnio braliśmy z fundacji Edyta, ale to razem wyszło tak, że wzięliśmy z Viva, bo moja mama ją jakoś zauważyła na Facebooku. No i ogólnie to, bo tam właśnie pisali, że ludzie nie chcieli, bo miała robaki. I tak jakby wystarczy tylko odrobaczyć psa, nasz pies też miał, Jezu, co mi się robi, jakaś emogrzywka. Nasz pies też miał robaki, no jak większość psów, więc no nie rozumiem szczerze problemu. Nie wiem, czy to ludziom się nie chciało odrobaczać, czy co, ale no nie rozumiem, jak mogli wyrzucić takie małe, słodkie stworzonko, serio. No ogólnie to już tutaj z nią trochę chodzę, no ona nawet ciągle tylko skacze. Nic się nie załatwia, tylko chce się bawić. A właśnie, ona też dostała karmę, posłanko i piłeczkę, więc może pójdę po tą piłkę i trochę tam porzucam dalej. O, popatrz. Czy ty nie jarzysz? Szukaj. Ta piłka gdzieś tak poleciała i chyba będę musiała jej pomóc ją znaleźć. Ja nie mogę, jakim ona jest słodziakiem, to serio. Jejko. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, jak ta mała dzidzia reaguje, bo ja do niej wołam Kaja z buziaczkiem, tak, i ona już przychodzi, więc no nieźle. Kaja. To jest Kaja. Kaja. O Boże, biedny Karmel boi się, ale miał ogólnie spotkanie, gdzie był bardzo blisko siebie. Biedny, ale jak szybko biega, ja pierdzielę. Który? No, Kaja. Ostatnio. No, spokojnie, Karmelciu. Ten mały jest odważny. Ojejku. A Karmel! Możesz być grzeczny dla koleżanki. O Jezu, to się nagrało. O Jezu, jak się ma słodki szczek. Ojeju. Ogólnie to minęło już trochę czasu, a ja ciągle muszę z nią być, dlatego że ona ciągle albo coś gryzie. Miał już taki moment, że miała iść spać. No ale w końcu, no w końcu się nie udało. I teraz dzidzia się bawi sznurem mojego psa. Albo tutaj mnie atakuje ciągle. Atakujesz? Oficjalnie, moi drodzy, dzidzia padła. No kto jest taki piękny? Minął znowu pewien czas i w ogóle nie wiem, czy wam to mówiłam, ale ogólnie to, co dostaliśmy, to dostała oczywiście taką piękną smyczkę. Serio, ja w ogóle nie wiem, jakoś nie spodziewałam się, że w ogóle aż taką ładną dostanie smyczkę i obruszkę. No i jeszcze dostała spanko, kołderkę, karmę i piłkę. Rzucałam ją, tak jak wam wcześniej wspomniałam chyba, nie wiem, chyba tak. No i ogólnie to ja sobie teraz z nią tutaj siedzę, też poszła się zdrzemnąć tak ze 2-3 razy, no teraz też już jest troszkę zmęczona, no ale na tak dosyć krótko. Jeżeli pytacie, co się dzieje z moim psem, to on woli siedzieć na dworze niż tutaj w ogóle wejść, nie chce tutaj wchodzić. No, także teraz też tutaj zasypię. Spokojnie, tylko woda na pierogi. Teraz też tutaj sobie zasypię powoli. I no. Ogólnie to, moi drodzy, mamy dzień drugi. I opowiem wam trochę, jak minęła noc, bo tam widzieliście, że ja sobie właśnie z Kają leżałam na kanapie, no i ona sobie tam chwilę spała. Ja zresztą też próbowałam. No i właśnie sobie tak leżałyśmy i właśnie chcę wejść. Hola!
Proszę pani, wchodzi panicznie. Dobra, zostawię otwarta. No i w każdym razie my sobie tak leżymy, no ale później przyszła moja mama i brat, tam po herbatę czy coś, no i ona się rozbudziła strasznie. No i poszła w końcu spać tam na podłogę, na poduszkę, no i minęło parę godzin. No i budzi mnie o czwartej, jakieś takie, coś mnie kuje w rękę, co nie? I patrzę, a to kurde ząbki, a to jej ząbki i ona mnie tam podgryza i chce się bawić. No i ja coś tam się z nią trochę pobawiłam, no i później znowu poszłam spać. I budzi mnie po prostu Jazgot, mój pies i Kaja. I Karmel na nią po prostu z zębami, co nie, ja pierdzielę, taka półżywa w ogóle. Jezus Maria, co to było? Ogólnie chciałam ten film opublikować jak najszybciej, bo być może tego czasu jeszcze będzie tutaj u mnie, a jeżeli byście byli zainteresowani adopcją Kai, to możecie pisać do mnie na Instagramie, wyświetlałam się tutaj. Jeżeli jeszcze się nie znajdzie oczywiście jakiś chętny, bo jest taka jedna chętna pani, ale to też nie jest pewne na 100%, ponieważ ona mieszka na co dzień w Niemczech, więc to jest dosyć skomplikowana sytuacja. Możecie do mnie pisać, ja postaram się jak najszybciej ten filmik zmontować. Także no co, to by było na tyle w tym filmiku. Ja bardzo serdecznie was zachęcam do adopcji. Właśnie takiej tymczasowej chociażby, bo naprawdę tym pomożecie. Teraz też schroniska są przepełnione, więc polecam, możecie pomóc. Także jak na przykład nie chcecie mieć na stałe zwierzaka, ale lubicie zwierzaki, to oni tam wam wszystko przywiozą, jakieś posłanie, karmę, czasami miski. Wtedy pamiętam, że jak braliśmy z Judyty, to wyposażenie było o wiele większe, też proponowali nam nawet taką klatkę. Tutaj było mniejsze, ale też to jest dziewczynka, ona też jest... No, też wtedy była dwójka i to były pieski, no, także ona miała trochę mniejsze to wyposażenie, ale też takie standardowe. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmiku i no co, do zobaczenia wkrótce, pa!